Cześć, witam Was drodzy widzowie po krótkej przerwie świątecznej i spotkamy się, aby kontynuować przygodę z Kratosem w God of War. Zatem zapraszam do oglądania. Okej, mamy tu gdzieś zjechać, wygląda. Żyćko, pytanie, czy my w ogóle go potrzebujemy? Oczywiście, że nie, to zjedziemy dalej w dół po prostu. Sobie windą. Atreusie jesteś, głowa jest u tułowia, o widzicie, ale oczko mu świeci. W ogóle na mapie może zobaczmy, gdzie my mamy się udać, tutaj, tak? No dobrze, fantastycznie, a tutaj mieliśmy w niektórych miejscach jeszcze dla przypomnienia dwa dodatkowe zadania. Mam nadzieję, że uda się nam je wykonać w tej serii. Ta winda tak trzeszczy, jakby się miała zaraz rozlecieć. Nie, to są przejścia te, sorry drodzy widzowie, nie chciałem tu wchodzić w ogóle. Ja nie chcę. Okej, dobra, muszę to zapamiętać sobie. Dobra, czyli dziś będzie odcinek o tych trzech wódce. Czemu Freya napluła ci w twarz? Lepiej powiedz o Baldurze. Twierdzi, że nie można go zranić. Ano, Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia. Fizyczne i magiczne. Przechwałki Boga. Każdy ma jakąś słabość. Obawiam się, że nie on. Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia. Fizyczne i magiczne. Przed chwilą to powiedziałeś. Ach tak? Skąd czerpie swoją moc? Cóż, o ile pamiętam, chodziło o zaklęcie? Mimir? Trochę mi się jeszcze miesza we łbie. Potrzebuję chwili, żeby dojść do siebie. Oby się nie popsuł. To Mimir ma się popsuć? No tu już, drodzy mili, na tym jeziorze byliśmy. Świetnie, przybij obok mostu. Tutaj, jak dobrze rozumiem. Tak, tutaj. Dobra, przybijaj Kratosie, jak to Mimir rzekł. Głowo, jak porozumieć się z wężem? Na środku mostu jest platforma z rogiem. Zanieś mnie tam. Wreszcie, ten róg! Dobrze, przytknij moje usta do rogu. Co, będzie dzwonił, śpiewał, trąbił? Kazał wznieść ten posąg na cześć Thora. A biorąc pod uwagę, że wąż świata nienawidzi Fiuta jak mało kogo, pewnie musiał mu się znudzić jego widok. Ale czy to nie boli? Ja. On i Thor mają ze sobą nieco burzliwą historię. A przynajmniej będą. Pewnie widok jego gęby był gorszy niż perspektywa kawału kamienia przechodzącego przez bebechy. Mam o to zapytać? Dobra, życz mi szczęścia. Nie wyszedłem z wprawy, pamiętam. Mokunor Hutunku. Eee.
ciekawy ten język, trzeba przyznać. Wszystko rozumiem, a wy, drodzy mili, co zrozumieliście? Rozumiem wasz ból. Pomoże. Zaniesie nas gdzieś, czy co? Skakujcie, chłopacy, tak? Upewnia się, że pójdziemy w dobrym kierunku. Posłuchajcie. Potrzebujemy dwóch rzeczy, żeby dostać się do świata gigantów. Najpierw musimy poznać runę, która otwiera drogę do Jotunheimu. A potem musimy ją wyryć w specjalnej bramie. Tej na górze, gdzie cię spotkaliśmy? Zgadza się. Jednakże giganci w swej niezmierzonej mądrości sprawili, że żadne zwykłe dłuto się nie nada. Potrzebny jest czubek magicznego dłuta. Na szczęście wiem, gdzie jest. To niedaleko. Przez moment wyglądał na wściekłego. A, to! Myślał, że jesteście przyjaciółmi Odyna. Wybaczcie, nigdy nie mówiłem w tym języku na trzeźwo. Dobra, czyli co? Tu będzie jeszcze nasz smok mógł przemieszczać. Spójrzcie. Wąż właściwie, co ja mówię. Odsłoniła więcej elementów wież i posągów. I widzę kolejne miejsca do zbadania wzdłuż brzegu. Gdzie jest to dłuto? Znajdźcie łódź i wyruszamy. Dobra. Ukończyliśmy i nowy cel, tak? I wyruszamy w poszukiwania magicznego dłuta. A, okej, dobra. Tam możemy wzywać sobie węża świata. Teraz łódź, czyli on całą tą łodzią jakby przesuwał ten smok, fajnie. W dobrą stronę idziemy. Gdy dotrzemy do łodzi, możemy ruszyć na poszukiwanie dłuta albo trochę pozwiedzać. Zdam się na ciebie w tej kwestii. Dobra, łodzie wygląda na to, że są w każdym miejscu tutaj. Myśmy jeszcze zbyt wiele nie podróżowali. Płyń w stronę posągów wioślarzy i przepłyń między nimi. No tutaj też ciekawi mnie to, czy zeksplorować to. Bo widać jakieś glizdy. No ale nie wiem, czemu Freja napluła ci w twarz. Dobra, ale wyruszajmy dziś może jeszcze z fabułą. Obecną sytuację. Nie całkiem bez powodu. Sięga to czasów wielkiej wojny między Asami i Wanami. Przed nią Asowie zawsze wygrywali z łatwością, ale Wanowie okazali się godnymi przeciwnikami, którzy ich poważnie zranili. Obie strony poniosły olbrzymie straty. A mówiąc wprost, wielu z nas miało już dość wojen i uważało je za bezmyślne trwonienie życia. Dosyć. Żadnej historii podczas marszu. Skupmy się na drodze. Rozumiem i popieram. Dokończę później, chłopcze. Czy ja tu jakieś głosy widziałem, słyszałem? Dokładnie. Wędrowcy ze świata żywych! Moja droga Gulwik mnie woła. Słyszę jej porozrzucane kości. Ich pieśń udręki. Błagam was, odnajdźcie szczątki mojej Gulwik. Mamy pozbierać jej kości? Fuj! Magia Seidr Gulwik nie zna ograniczeń. Zjednoczy was z tymi, których straciliście. Naprawdę? Jak? Chłopcze... Wyczuwam twój żal, chłopcze. Nie obawiaj się. Jej magia jest dość silna, by zbudować most między życiem i śmiercią. Choćby na krótką chwilę. Chłopcze, idziemy stąd. Zabrali trzy kości mojej słodkiej Gulwik i rozrzucili je wokół jeziora. Okej, wygląda to na dodatkowe zadanie kolejne. To gdzie mamy się dostać? Dobra, tu mieliśmy ciebie, ziomuś. A, dobrze. To powinno być przed nami. Za tą bramę. Przygotuj się! O, co to za szkarłaty? Uważaj!
zostaliśmy, drodzy mili. Za tobą! No i rozrywanko, to jest to, co ja lubię. Pozbawiony jej duszy. Ojcze, może jednak poszukamy tych kości. Po co? Nie słuchałeś? Spotkamy się z mamą. Jeśli będziemy się rozglądać... Co chcesz, chłopcze? Może później Atreus się. Ja nie sił na próżno. Tylko dobra, my tutaj to ruszyliśmy. Okej, okay, przez to otworzyliśmy sobie bramę, ale ja nadal nie wiem, w którym kierunku my mamy przedostać się. My tu jesteśmy, czyli co, tu dalej opłynąć? Spoko. Wiesz, łódź Kratosie. To dłuto, którego szukamy. Co to jest? Cieszę się, że ty przepłyniemy. Pytanie. Historię. Żył niegdyś gigant imieniem Tam. Naprawdę gigantyczny gigant, który mimo swych olbrzymich rozmiarów był bez wątpienia najwspanialszym kamieniarzem, jakiego znał ten świat. Dumny Tamur pragnął pewnego dnia przekazać swą rozległą wiedzę synowi, ale młody Hrintur miał duszę wojownika. Być może ojciec bał się za bardzo, a może syn za mało. Tak czy owak, drobna sprzeczka przerodziła się w kłótnię i przepracowany ojciec, bum, uderzył syna. Hrintur uciekł w ciemną noc, czując wielki żal i wstyd. Tamur ruszył za potomkiem, ale że był roztrzęsiony, wkrótce całkiem zgubił drogę pośród pustkowi Midgardu. Niestety, zwrócił na siebie uwagę kogoś, kogo nie chciał spotkać samotnie w nocy z dala od domu. Tora. No i co było dalej? Zobaczysz. Fajnie, że w tej grze płyniemy i zawsze jest jakaś historia w trakcie. Ktoś coś mówi. Nie jest przez to tak nudno. Ano. Upadając, Tamur zmiażdżył urocze miejsce, w którym czczono Vana o imieniu Njord. Thor zawsze twierdził, że to zaplanował. Ale tak naprawdę sukin kot po prostu miał fan. Dobra, zaktualizowano mapę. Co to daje? Nic specjalnego tutaj nie widzę. Wulver! Z tym stworem nie ma żartu. Zajmiemy się nim tylko. No celuj, Kratosie, celniej. Szukamy dłuta? Czubka dłuta. Bardzo, bardzo wielkiego dłuta. Dobra, to zbierzmy sobie może pierw prezenty wszystkie. A potem zaczniemy dopiero szukać. Jeszcze mnie ciekawiło to, czy my możemy. Ten kryształ w pierścieniu wygląda obiecująco. Już wcześniej Atreusie zauważyłem. Nic się nie dzieje. No i co, Kratosie, tam widzisz w środku? Bracie, kryształ znów się napełnił.
Kurde, o, tak też właśnie myślałem, że te drzwi. Ale weźmy jeszcze z drugiej strony sobie odblokujmy przejście w razie jakiejkolwiek ucieczki. Skrzynia. No właśnie, żal by było to zostawić. Dokładnie. Srebro, tak, standardowe. Twarda stal, fantastycznie. Fajnie się zapowiada ten odcinek, drodzy mili. Chyba jakiś posąg. Dobra, schodzimy na dół. Co się stało z ocalałymi? O, szczury. Tamu był lodowym gigantem. Gdy umierał, zamroził wszystko swym ostatnim oddechem. Tak łatwo przez niej nie przejdziemy. I teraz zabawa, tak? Czy ja tu słyszę jakieś głosy? Raczej nie. Dobra, może tędy uda się wejść, wspiąć. Tak łatwo przez nie nie przejdziemy, ale musi być jakiś sposób na to. Dobra, dalej się nie zapadnie, najważniejsze. Atreusie, jesteś tutaj? Kolejna skrzynia, fantastycznie. Nie będziemy się starać nic nie omijać pod drogą. Podążać dalej. Okej, też tutaj kompas nas prowadzi. No i mamy to dłuto. Tam jest. Jak to to leży? Znajdźcie czubek tego dłuta, potrzeba nam jego magii. Jak wygląda czubek dłuta? Tam widzę od razu jedną skrzynię, tam drugą. Wrogowie! Gdzie masz wrog? To jaki jest plan? No walczymy, a co? No ale szybki... Nie zauważyłem. Gdzieś ktoś jeszcze? Wygląda na to, że nie. Dobra, tu spróbujemy sobie odpalić tą skrzynię, otworzyć. Szkoda by było to zostawić, jak tutaj czai się tak pod nosem. No chyba zaopatrzymy się w nie. Kurde, tu byśmy mieli siłę. Czas odnowienia trochę byśmy stracili. Okej. Okej, zdobyliśmy też jakieś trofeum. Chociaż nie wiem, drodzy mili, ja nie miałem zbytnio styczności. Atreusie, tutaj! PlayStation. I nie wiem, po co nam te trofea, czy za to coś zyskamy. Dobra, ale tutaj możemy otworzyć to, tak jak przypuszczam przynajmniej. Ej, soki drzewa świata! Przydadzą się. Dobra, przydadzą się, ale...
dostawa kryształu światła. Ale gdzie kryształ? Kurczę, drodzy mili, ile tu zagadek. W pierwszej kolejności ja bym chciał otworzyć tamtą skrzynię z tymi znakami trzema. Dobra, kryształ już widzę, co prawda. Jest tutaj na górze. No tak, tak, tak. Atreusie, jest, jest. Przeczytajmy sobie jeszcze tutaj te znaki. No Atreusie, ja kazałem czytać, a nie strzelać. Kurczę, to też tak w tej grze łapie czasami. Njordowi zwracamy dary morza. Ach tak. Rybacy wierzyli, że Njord uspokaja dla nich wiatry i fale. Wielbili go za to i oddawali mu cześć. Czemu tam się nie udało? Znowu będzie zabawa z obracaniem? Czy nie? Teraz nie łapię. Dobra, czy tam nam coś się... Tak. Tu kolejne. Dobra, czyli już dwa będą. Ej, 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 ej. Bez takich. Jest ten znak, ale on jest... A. Dobra, się obraca tylko o pewien zakres, nie dookoła. Dobra, to jeszcze jeden by się przydało odnaleźć. I by była zagadka rozwiązana w tym odcinku. Czy my tu się wspniemy jakoś? Niekoniecznie. Tego kryształu też tak sobie nie ściągniemy. Bardziej mi ciekawi tutaj odblokować sobie. Ostatni, on powinien być gdzieś schowany, zawsze najtrudniej. A, dobra. Już wszystko jasne. Zbierzemy sobie to ustrojstwo do rzucania, rzucimy tam. Ten mamy, z tego co pamiętam. Ten też. Którego brakuje? Ja się jeszcze, drodzy mili, upewnię. To już wszystko, fantastycznie. Fantastycznie, jeszcze będzie sreberko do zdobycia, skrzynia, a może jabłuszko na życie. Ciekawie. Dużo znajdziek w tym odcinku, musicie przyznać. A co to? Znak strażnika. Okej. Ja muszę też trochę się przyjrzeć już poza nagraniem, jak wyglądają te wszystkie znaki, jak je wykorzystywać. Dobra, a teraz co? Weźmiemy jeszcze raz ustrojstwo do rzucania. W górę przyklei się. Atreus strzeli tam. Kryształ spadnie, tak? Nie, tylko tutaj jeszcze sreberko, skrzynia. Też srebro, dobra. Mamy kryształ, więc będziemy mogli udać się dalej z zadaniem, ruszyć fabułę do przodu. Nie wiem, czy jest się z czego cieszyć, Atreusie. No, zobaczymy. Aj, to nie to miało być. Spoko. Tak.
pył światów. Ale w dalszym ciągu nie pchnęło nas to dalej z fabułą. Dobra, tu jeszcze nie byliśmy. Co za podstary! Zmieniam Ruma! Dobra, dało się nam. Podniesiesz to Kratosie? Zdecydowanie, bo inaczej nie przyjdziemy. Odrzuć to na bok może, człowieku. Przerażająco wygląda ta postać tu. Głowa Tamura. Chociaż wiemy, kto to. Jak tam dotrzemy? Spalimy chyba. A co tam? Mam pewien plan. Naprawdę? Nie udawaj zaskoczonego. Bez urazy, bracie. Ale nawet Thor z Mjolnirem w garści by się przez to nie przebił. Widać, Thor jest głupcem. To może być zabawne. Chłopcze! Kurczę. Powiedz kiedy? Fantastycznie to wyszło. Gdzie jest ten trzeci? Nie przebijemy. O, ale to skacze. Szybki skubany. Leci na ziemię. Bardzo pięknie, Atreusie. Aha, ty co? Się zbagował. Kurde, teraz to już jesteśmy w lekkich opałach, Atreusie. Oberwaliśmy. Ale piękny strzał. Pięknie, dobra, bo myślę, że tych mniejszych nie pokonamy jak tych wielkich. Na spokojnie się zajmiemy. Bingo! Dużo ich było. O, któryś z naszych pomagerów. Trochę ich tu było. Ale było warto, wydaje mi się. Przynajmniej. A wy jak sądzicie, drodzy mili? Dajcie znać, czy według was to był opłacalne. Jeszcze jedno żyćko. A, no weźmiemy. One są wszędzie pod drogą. A tutaj Brok chyba, tak? Czy jak on tam miał? Sidlik i Brok, jak dobrze pamiętam.
Fantastycznie. Przyda się. Pewnie ulepszy nam broń. To było coś, da. Walka. Masz, łap. No i żeś zmarnował takie dobre jabłko. Jak się ukryłeś? Tu się nie ma gdzie schować. Podejrzane jest, że ci kupcy rzemieślniczy są wszędzie, gdzie my. Przydaje się, kiedy nie chcemy być widziani. Potrafisz znikać? Raczej potrafię się przenieść do świata między światami. Wasze umysły nie pojmują tego, co widzą, więc nie widzą nic. Dzięki temu prawie nigdy nie musimy korzystać z broni, którą tworzymy. Ale chyba nie działa to na smoki. Twój brat chciał wiedzieć, czy dobrze się odżywiasz. To powiem mu, że tak. Brok się o mnie pytał? Dawało od niego gorzałą. Aż się sam zlękłem. Znowu daliście mu coś popsuć. Chodźcie za mną. Więc tak Brok znalazł się w świątyni, gdy opadła woda. Przeszedł między światami. Tak, a teraz zabić. Potrzebuję całkowitej ciszy. Ta trzy razy postuka. Proszę bardzo. Dobra, drodzy mili, ja myślę, że tu przy sydliku będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Taki poświąteczny, delikatnie krótszy. Ja dziękuję wam za oglądanie. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.